Mocna Platforma też działa na korzyść PiS, bo po to pokazują te sondaże, o których pani mówi. No. Brudziński jest po to, by pokonać w tych wyborach Ziobrę. Brudziński i nie tylko, Ziobrę i innych. Brudziński jest po to, Kaczyński potrzebuje na czele sztabu wyborczego mieć gościa, który przeprowadzi czystki na listach wyborczych. Kaczyński i tak będzie musiał negocjować z Konfederacją. Trudne negocjacje. Na pewno poświęci głowę Morawieckiego, żeby stworzyć rząd. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, PSL, Koalicja Polska, Unia Europejskich Demokratów, czyli Trzecia Droga. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam państwa. Dokąd pan zmierza, panie marszałku, tą trzecią drogą? Zmierzamy wszyscy, pani redaktor, do tego. Nie. Znaczy wszyscy, którzy jesteśmy... Wy się nazywacie Trzecia Droga. Tak, ale ja nie jestem na tej trzeciej drodze sam, pani redaktor. Aha, no to dokąd państwo zmierzają? Państwo zmierzają. Tak. Zmierzamy, pani redaktor, do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie rządziło w Polsce tej jesieni. To jest bardzo poważny problem. Ja zaczynałem tę rozmowę z uśmiechem, bo trzeba być uśmiechniętym i trzeba wierzyć w sukces, ale ponieważ także dzisiaj bardzo wielu obserwatorów niezależnych dostrzega trafność naszej diagnozy, że o tym, kto będzie Polską rządził, zadecyduje wynik trzeciej siły, jakiejkolwiek trzeciej siły. Dzisiaj bardzo trudno przypuszczać, by samodzielnie Platforma Obywatelska lub samodzielnie Prawo i Sprawiedliwość mogło mieć większość w następnym parlamencie. Nic na to nie wskazuje, to prawda. Nic na to nie wskazuje. To oznacza, pani redaktor, że jedyną szansą utrzymania się Kaczyńskiego u władzy jest dobry wynik partii, która będzie potencjalnym koalicjantem dla Kaczyńskiego. Jedyną taką partią na polskim rynku, tak to nazwijmy, jest Konfederacja. Jest Konfederacja. Trzecia droga jest również po to, by zdeklasować z tego pudła Konfederację, by Konfederacja nie była siłą polityczną, która da Kaczyńskiemu większość. Panie marszałku, ale bez zbędnej złośliwości, naprawdę ja, jak tak was obserwuję, tę trzecią drogę, to mam wrażenie, że możecie skończyć trochę tak jak polska reprezentacja wczoraj podczas meczu z Mołdawią. To znaczy przez chwilę było dobrze, prowadziliście 2-0, skończy się na 3-2 dla przeciwnika, dlatego że no, pan jest bardzo doświadczonym politykiem, ma pan bardzo trafną umiejętność analizy, widzi pan sondaże, widzi pan to, że wszystkie właściwie dają już poniżej 10% poparcia, a ten Cebosowski daje wam 5%, co oznacza, że w ogóle macie 3 punkty do przekroczenia progu wyborczego. Ale pani dzieje redaktor, się źle w trzeciej redaktor, drodze. I teraz pytanie, czy to był dobry wybór? Bo jak widać, ludzie chcą się podzielić na dwa obozy, bo no, są propisowscy i tacy, którzy po prostu chcą odsunięcia pani PiS-u redaktor, od władzy. Przepraszam. Nie chcą trzeciej drogi. Jeżeli na PiS chce głosować 30 parę procent wyborców i 30% chce głosować na Platformę Obywatelską, już po tym marszu, Platforma uzyskała 2-procentowy wzrost po marszu. To nie jest bardzo dużo. To no to jest nie, dużo... podaje pan najsłabszy sondaż, bo jest taki sondaż, który podaje 5-punktowy wzrost. No tak, czyli tam z 27 na 32. Okej, okay, czyli około 30% tak. ma Platforma i około 30% ma PiS. To oznacza, pani redaktor, że 40% Polaków się w tym sporze nie odnajduje. To oznacza, że około 60% Polaków... A co Polaków... pokazuje wasze 5%? Że się odnajduje? Ale nie, w jednym sondażu jest 5%. No to, w waszym 9%. W tym samym, pani redaktor, no 9% to jest te 9%, które może zadecydować o tym, czy Platforma Obywatelska i opozycja... Ale na progu 8% dla koalicji. Znaczy rozmawiajmy tak... Pani redaktor, ale za chwilę nasze sondaże będą większe niż 9%. Tak? Myśli pan, ja jestem o tym absolutnie przekonany. A na jakiej podstawie pan uważa, że odbijecie się od Na tej podstawie, że jedynym niebezpieczeństwem, pani redaktor, dla nas było to, że zgodnie z tym, co bardzo wielu obserwatorów sądziło, że marsz opozycji i ten atak PiS-u na Tuska spowoduje, że Tusk przestanie być najbardziej niepopularnym politykiem polskiej opozycji, a Platforma wróci do swoich notowań sprzed dawnych lat. To oznacza, że bardzo wiele osób oczekiwało, że opozycja, wyborcy, mówiąc krótko, zobacząc sukces marszu i widząc to, że Kaczyński całe armaty szykuje na Donalda Tuska, że Polacy się zjednoczą wokół Donalda Tuska i w ten sposób pokonamy Prawo i Sprawiedliwość. Minęły 2 tygodnie od marszu. Żaden sondaż nie pokazuje dramatycznego przełomu w notowaniach Platformy Obywatelskiej. Żaden, pani redaktor. Jeżeli pani zaczęła rozmowę o sondażach, tak. Te sondaże są dzisiaj, po wielkim marszu, po tym ogromnym wysiłku, dzisiaj te sondaże są 2-3% w najlepszym razie lepsze niż wynik Platformy w roku 2019.
wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przekraczało 40%. Dobrze, ale dlaczego pan się cały czas skupia na wyniku Platformy, jak a dlaczego ja pana pani się pytam cały czas o wynik na... trzeciej drogi? Ale więc ja pani, albo pani mnie zapytała, na jakiej podstawie ja przypuszczam, że trzecia droga będzie miała dobry wynik. Otóż ja pani przypuszczam, za chwilę to, o czym ja mówię, będzie powszechną opinią wszystkich komentatorów. To znaczy ja... Wielkiego przełomu po marszu Platformy nie było. Opozycja potrzebuje trzeciej drogi, bo dzisiaj widzimy to gołym okiem. Nie jest problemem, pani redaktor, żeby było jasne, my wszyscy życzymy Platformie i Lewicy jak najlepszego wyniku. I wszyscy to robimy. Pani redaktor, nie znajdzie żadnego polityka ze strony moich kolegów, który by krytykował Donalda Tuska. My bronimy Donalda Tuska wszędzie tam. No, ale znajdę takich, którzy krytykują Platformę i to czasami a ja znajdę w takich, bardzo którzy, taki dziecinny sposób. A ja znajdę takich, którzy w bardzo chamski sposób atakują Szymona Hołownię na przykład. Prawda? Też takich ludzi znajdziemy. No, ale trudno się o przekonaniu, no, więc... że Szymon Hołownia po prostu tupie nóżką i się obraził. Ale no. Panie redaktor, ja myślę, że Szymon Hołownia będzie miał wszelkie możliwości pokazać, że to jest fałszywy wizerunek. Że Szymon Hołownia nie jest obrażonym na Tuska chłopakiem, który jest zły o to, że Donald Tusk jest taki świetny, tylko Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz nie są na Tuska obrażeni. Są po prostu wyzwaniem pokoleniowym. To jest zupełnie co innego. Tak, oni z Markiem wszyscy, Sawickim, Waldemarem Pawlakiem, ale dlaczego? Przepraszam, panowie się nie obrażą, ale doskonale wiedzą, że takiego określenia się używa leśnymi dziadkami w PSL. Ale pani redaktor, zmiana pokoleniowa, że ho-ho. No tak, pani redaktor, ponieważ... I byli politycy Platformy w Polsce 2050. Ale, to też zmiana pokoleniowa. A byli politycy PiSu, czy byli politycy Lewicy w Platformie Obywatelskiej? No oczywiście, tylko jest... oni się nie nazywają zmianą pokoleniową. Ale pani redaktor, mówić wyborcom, ale czy pani chce, pani mi chce powiedzieć, że Donald Tusk to nie jest inne pokolenie niż Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz? Wie pan co? 20 parę lat różnicy, ale to pani zdaniem nie do końca. Nic? To naprawdę o PSL chodzi, nie wiem. Nie, no, wydaje mi się, pani redaktor, polityki a kiedy Donald Tusk rozłamał Unię Obywatelską, Unię Demokratyczną, pamięta pani, Donald Tusk przegrał wybory z Bronisławem Geremkiem. Dobrze, ale nie wracajmy odszedł, teraz do ale dlaczego nie rozmawiajmy? No rozmawiamy o tym, że przychodzą momenty generacyjnego wyzwania. Panie Marzeku, 20 pan lat bardzo temu, inteligentny sposób, 20 bardzo lat mi to temu, imponuje, Tusk, próbuje naszą dyskusję przerzucić na zupełnie inne tory. Ale nie, no to ja pana pytam, dlaczego pana zdaniem trzecia droga tak bardzo straciła w oczach wyborców? Nie tak bardzo. I na jakiej 14% na 5? Na 10. Ale panie redaktor, no, można porównywać sondaże tylko w, sto dobrze, no, w tym sondaże, w którym mamy... To nie, nawet 5 punktów to jest tak, pana zdaniem niewiele? Dlaczego straciliśmy? Już pani odpowiadam. No. Straciliśmy dlatego, że ten marsz, który był oglądany przez nasz elektorat, który jest bardzo antypisowski, ten marsz u części naszych wyborców stworzył wrażenie, że Platforma Obywatelska posprzątała po opozycyjnej stronie. To są ludzie, którzy chcą być po stronie zwycięzcy. Ten marsz pokazał tym ludziom na chwilę, że Platforma jest w tym szwungu. Ale oni obejrzą te sondaże, w których pani mówi, i zobaczą, że Platforma ma dalej 30%. Że dalej samodzielna Platforma, pomimo tego wysiłku, który wkłada, nie jest w stanie pokonać PiS-u. Ale nie mamy jeszcze i ci wyborcy, kampanii. Pani redaktor, zrozumieją, że na to gra PiS. Dobrze. PiS nie bez powodu atakuje Tuska i wokół Tuska chce zbudować kampanię wyborczą, bo Prawo i Sprawiedliwość, pani redaktor, chce w tych wyborach zastosować taką metodę wyborczą, w którą można by porównać do tego, jak ktoś ratuje swój związek. A PiS musi dzisiaj ratować swój związek z wyborcami, bo ci wyborcy są na niego wkurzeni. I Prawo i Sprawiedliwość chce tym wyborcom, bo nie ma już żadnych innych argumentów, pokazać, jak niech zagłosujecie na nas, to wróci ten straszny Tusk do władzy. Panie marszałku, ja nie wiem, ile komentarzy tutaj naszych widzów się pojawiło, którzy mówią, że jesteście koniem trojańskim PiSu. No, ale pani... Skąd się biorą takie komentarze? Proszę mi wytłumaczyć. No, to proszę by zapytać pan tych ludzi, to bardzo takie piszą. Nieładne powiedzenie, ale ono często jest trafne. Jeżeli jedna osoba ci mówi, że jesteś pijany, to się nie przejmuj. Jeżeli druga, to się zastanów. Jeżeli trzecia, to połóż się spać. A jeżeli 55% ludzi mówi ci, że jesteś najbardziej niepopularnym politykiem, jak Donaldowi Tuskowi, a on dalej chce być premierem? To jest bardzo dobry argument, pani nie, redaktor. Zabójczy. Dwie, zabójczy argument nie. Dla polityka, który jest najbardziej niepopularnym nie, pani, politykiem nie, no, w Polsce, a chce zostać premierem. Nie, mówię, no że tyle. Jest niepopularny, pani a to, bardzo że słusznie. Państwo działają według pani wielu bardzo słusznie, na korzyść PiS, to pani, są dwie zupełnie różne pani sprawy. Redaktor, a ja pani powiem, że mocna kampania, znaczy mocna Platforma też działa na korzyść PiS, bo po to pokazują te sondaże, o których pani mówi. No polaryzacja, to wiadomo, że działa na korzyść PiS. No właśnie. Panie marszałku, ale ja pytam o to, dlaczego jest takie wrażenie wśród wielu wyborców, że wy pomagacie PiS-owi, a nie opozycji? Nie wiem, to proszę zapytać tych wyborców. Dlaczego? Czy ci wyborcy myślą, że pan Kałuża, który zmienił, zdradził w sejmiku województwa śląskiego i przeszedł na stronę PiS-u, był od Hołowni
czy od Kosiniaka? Nie, był z Platformy Obywatelskiej. Czy pan poseł Eichler, który był lata całe posłem Platformy Obywatelskiej, a dzisiaj głosuje z Prawem i Sprawiedliwością, był od Kosiniaka czy od Hołowni? Nie, był z Platformy Obywatelskiej. Ja oczywiście mogę zadawać pytanie, jak to się stało, że gdzie byli ci posłowie, którzy nie postawili Ziobry pod Trybunałem, przed Trybunałem Stanu? Czy oni byli od Hołowni, czy oni byli od Kosiniaka, czy oni byli z Platformy Obywatelskiej? Ale ja na tym punkcie nie buduję całej tezy, że oto Platforma jest niebezpieczeństwem, bo tam może być więcej kałużów. Bo może znowu nie przyjdą na głosowanie, kiedy trzeba będzie stawiać przed Trybunałem Stanu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ja tego nie buduję, bo wyznaję zasadę, że na opozycji nie ma wrogów. Dobrze. Na opozycji nie ma wrogów, bo każdy głos, pani redaktor, jest potrzebny. Dobrze, panie marszałku. Potrzebny jest zarówno bardzo dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dobry wynik Platformy Obywatelskiej, jak i dobry wynik Lewicy i Trzeciej Drogi. Bo tylko tak jesteśmy w stanie pokonać Prawo i Sprawiedliwość. I pani redaktor, można dzisiaj pisać w internecie bardzo różne rzeczy. Tylko dzisiaj oplucie mnie, oplucie Hołowni. Ale w ogóle nie chodzi o opluwanie. Ale naprawdę nie zmieni faktu, że pani otworzy sondaż i Platforma dalej będzie miała 30%. Ale mnie to w ogóle, ja nie i jestem, dalej jesienią będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Ale nie chodzi o to, by PiS nie rządził, po prostu. Uspokojmy emocje, bo to też nie chodzi, bo ja, pan, mam wrażenie, próbuje przerzucić na mnie jakąś odpowiedzialność za to, że ja gdzieś coś próbuję wpłynąć na sondaże. Nie, ja zadaję bardzo konkretne, logiczne pytania. Ja pani konkretnie i logicznie odpowiadam. I kończąc ten wątek, zapytam pana o to, co wy macie zamiar zrobić, wy, czyli Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050. Jeżeli się okaże, że te sondaże się nie poprawiają, wbrew temu, na co pan liczy, że będzie lepiej, to co wtedy? Czy rezygnujecie z koalicyjnej listy i Polska 2050 wchodzi na listy PSL-u i normalnie walczycie o 5% próg wyborczy? Czy w ogóle się rozpadnie Trzecia Droga? Czy jednak może warto się pochylić nad czymś, czego pan był zwolennikiem od początku, czyli nad jedną listą? Wczoraj Marcin Kierwiński tutaj u mnie powiedział, że ta opcja jest zawsze otwarta. Panie redaktor, bo oczywiście wszystkie opcje, dopóki list nie będzie, będą otwarte. Również otwarta opcja, w której Platforma Obywatelska, pani pyta o naszą refleksję, a może Platforma Obywatelska też zada sobie pytanie, jak to jest możliwe, że Prawo i Sprawiedliwość notuje gigantyczne spadki. Platforma wydaje gigantyczne pieniądze. Ciężko pracuje Donald Tusk, a mimo to notowania Platformy ledwo drgną. Czy pan nie umie sobie odpowiedzieć na to pytanie? Ponieważ Donald Tusk jest tak niepopularny. Chyba pan żartuje. No jak to? A uważa pan, że wpływ mediów zwanych kiedyś publicznymi nie zamiótł sprawy? Oczywiście, no ale pani redaktor, a pani myśli, że media publiczne zamilkną na czas kampanii wyborczej? Widział pan ostatnie notowania, już naprawdę nie chcę boksować w tym temacie, ale widział pan ostatnie notowania Szymona Hołowni? No też nie jest popularny. Ale, no i co, i mamy się przerzucać takimi argumentami? Ale pani redaktor, problem polega na tym, że Szymon Hołownia jest na starcie swojej kampanii wyborczej. No i już jest niepopularny, jest na starcie swojej także kariery politycznej. Na starcie swojej kariery politycznej. No to jak na starcie jest się politykiem niepopularnym, ale Szymon Hołownia jest w dalszym ciągu młodszy niż Donald Tusk, kiedy przegrał wybory z Geremkiem i rozwalał Unię Wolności. Bo przegrał wybory z wielkim człowiekiem, legendą Unii Wolności, Bronisławem Geremkiem i rozwalał wtedy tę partię. Wtedy wielu ludzi myślało, młody Tusk zbuntował się przeciwko autorytetom, nie ma szans. Gdyby te sondaże były słabe, i wygrał. Wie pan, już macie plan rozpisany na takie scenariusze, czy nie? Przede wszystkim jesteśmy od tego, by przygotowywać się na dobre plany. Ja wiem, ale na złe także. I pan jest ostatnią osobą, której ja muszę to tłumaczyć. Pani redaktor, ja jestem... Trzeba mieć rozpisane scenariusze na każdą okoliczność. Ja jestem przekonany o tym, że trzy bloki opozycyjne muszą się dogadać i są, myślę, dość bliskie tego, żeby się dogadać, by prowadzić niekonfrontacyjną kampanię wyborczą. To po pierwsze. Po drugie, i do tego już jest zgoda wspólna, by tworzyć rząd po następnych wyborach. I jeżeli my będziemy w stanie prowadzić niekonfrontacyjną wobec siebie kampanię wyborczą i powiemy Polakom, że rząd po wyborach stworzymy, a przede wszystkim pokażemy wyborcom, że w Polsce istnieje alternatywa, dla dotychczasowej polityki. Ja nie chcę pani dzisiaj, ale już ten weekend przyniesie pani częściowo odpowiedź na pytanie, jak będziemy chcieli siebie i całą debatę w tej kampanii wyborczej profilować. No dobrze, panie marszałku, już tak Ja jestem przekonany, pani redaktor, że nie powinniśmy oddawać
ludzi zatroskanych sytuacją ekonomiczną Polski, ludzi zatroskanych tym, że w Polsce poszczególne partie... wyborcy nie może zostać zmarnowany. To jest, cytując klasyka, oczywista oczywistość. Zresztą do tego klasyka zaraz przejdziemy, ale o jeszcze jedną rzecz muszę pana zapytać, tylko proszę o krótką odpowiedź. Pan naprawdę nie miał problemu z tym, jak Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz zapraszali do stołu Czarnka, żeby z nim rozmawiać o przyszłości polskiej edukacji? A widziała mnie pani przy tym stole? Nie, ale ja pytam pana, czy podobała się panu ta koncepcja i ten pomysł? Pani redaktor, kiedy... Nie podobała mi się tak samo jak głosowanie Platformy za niekonstytucyjną ustawą w sprawie sądów na początku tego roku. Tak samo mi się nie podobała ta inicjatywa z zaproszeniem Czarnka. Nie powinno być podobnych. Nie powinno się z PiS-em głosować nad niekonstytucyjnymi ustawami, ani się nie powinno sprawiać wrażenia, że się chce z PiS-em rozmawiać. Panie marszałku, Joachim Brudziński jako szef sztabu wyborczego, to będzie jakiś punkt zwrotny, tak zwany game changer tej kampanii? Nie, dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość, o czym już sobie mówiliśmy na początku, ma ustaloną strategię. Mają straszyć Tuskiem. Pan sądzi? Tak, oni mają strategię ustaloną. Ja mam wrażenie, że oni się strasznie miotają, że oni nic nie wychodzi, że próbują się łapać różnych rzeczy, redaktor, ale wszystko się okazuje nie wypało. Ale sondaż, który publikuje wczoraj Pani Gazeta, tak, pokazuje, że oni rządzą po następnych wyborach razem z Konfederacją. No to ja nie wiem. Zakładając, że Konfederacja wejdzie w koalicję z PiS-em. Aha, ale alternatywą będzie, że Konfederacja wejdzie w koalicję z Zandbergiem, tak? Nie. Ale może nie poprzeć rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc PiS rządzić nie będzie. No to będziemy mieli rząd mniejszościowy, lewicowy na garnuszku Konfederacji. To oznacza, że za pół roku będą następne wybory. No bo będzie rząd z lewicą przecież. Aha. No bo pani redaktor uważa, że Platforma będzie w stanie rządzić bez trzeciej drogi, bez lewicy, bez Konfederacji? Nie, no ja się złapałam tej pana nadziei, że będziecie mieli lepszy wynik, ale... Trzy partie. Dobrze. Pani redaktor, trzy partie muszą mieć lepszy wynik niż Konfederacja. Czyli pana zdaniem... No bo ale to jest takie proste. To, jest to nie chodzi, że my chcemy się... My musimy... Te trzy partie muszą mieć więcej niż tamte dwie partie. I to jest proste. I jesteśmy tego blisko. Tylko to nie jest jeszcze przesądzone. Nie jest drogą do zdobycia tych... Joachima Brudzińskiego pytałam. Joachim Brudziński nie jest po to... Zmieni losy tej kampanii jakoś, redaktor. Dlaczego ta wymiana nastąpiła? No pan zna PiS trochę. Tak, więc chcę pani na to odpowiedzieć. Proszę. Brudziński nie jest po to, by pokonać nas w tych wyborach. Tak. Brudziński jest po to, by pokonać w tych wyborach Ziobrę. Brudziński i nie tylko, Ziobrę i innych. Brudziński jest po to, Kaczyński potrzebuje na czele sztabu wyborczego mieć gościa, który przeprowadzi czystki na listach wyborczych. A umówmy się, że pan poseł Poręba no, nie był zdolny do tego, by przeprowadzić tak trudną operację. A to jest bardzo ciekawa koncepcja. No pani redaktor, ale przecież ona się narzuca znowu. Ja się staram myśleć logicznie. Jarosław Kaczyński w następnych, jeżeli w ogóle chce rządzić, co do tego się zgadzamy, będzie potrzebował koalicjanta, czyli Konfederację. Na samodzielne rządzenie, no nikt rozsądny dzisiaj nie wierzy w to, że PiS zdobędzie samodzielną większość, to Kaczyński i tak będzie musiał negocjować z Konfederacją. Trudne negocjacje. Na pewno poświęci głowę Morawieckiego, żeby stworzyć rząd. No i jeszcze pani myśli sobie, że on, walcząc o każdy jeden mandat w Sejmie, będzie dzisiaj wpuszczał na plecach swojej partii 20 Polskę. Kolejnych gości z suwerennej Polski, którzy mu... Dlaczego... No dobrze, ale Joachim Brudziński przecież nie ma takiego wpływu na... Przecież listy układa Ale pani redaktor, no ale to szef sztabu, no Jarosław Kaczyński, błagam, Jarosław Kaczyński, to nie jest ironia, przecież nie będzie pilnował, bo fizycznie nie jest w stanie w 41 okręgach rejestracji... Czyli co sądzi pan, bo wczoraj Adam Bielan powiedział, że Zjednoczona Prawica nadal będzie zjednoczona i wszyscy idą na jednej liście. Pan uważa, że się inaczej stanie. Pani redaktor, no jeżeli pani należy do tej kategorii osób, które wierzą Adamowi Bielanowi, to daleko pani nie zajedzie. Ale nie wiem, z jakiego powodu pan takie wnioski wyciągnął. Nie, no bo pani... Ja tylko przytaczam panu cytat. Proszę mu nie wierzyć. Natomiast proszę mu nie wierzyć, ale ja chcę pani powiedzieć jedną rzecz, bo... A dlaczego Tadeusz Cymański? Jak pani myśli? Dlaczego Tadeusz Cymański okrętu? Przechodzi... Jeżeli jest jedna lista, jeżeli ma być jedna lista i jeżeli bycie w Solidarnej Polsce nic by mu nie szkodziło w miejscu na liście, Cymański ma takie nazwisko, że dla niego znaczenie, czy on jest trzeci, czwarty, czy drugi... No to w ogóle się ciekawie zrobi, jeżeli Suwerenna Polska będzie startować Ale pani redaktor, no ale dodawajmy dwa do dwóch i wyjdzie nam sześć. Bo dlaczego po pierwsze... Cymański odchodzi z Solidarnej Polski i przechodzi do PiS-u. Jeśli by nie obawiał się, że Solidarnej Polski nie będzie na listach PiS-u, to by tego nie zrobił, bo do niczego jest mu to niepotrzebne. Po pierwsze. Po drugie, następuje wymiana miękkiego Poręby na twardego wewnętrznie, bardzo twardego i doskonale znającego strukturę PiS-u. No, wyjadacz. To jest człowiek, który zna bardzo dobrze tę partię do środka. On nie jest strategiem politycznym. On nie jest strategiem politycznym, natomiast jest doskonałym gościem znającym Prawo i Sprawiedliwość. On ma przeprowadzić operację taką, żeby na listach Prawa i Sprawiedliwości
byli wyłącznie ludzi, którzy nie będą sprawiać Kaczyńskiemu problemów. Po prostu. Panie redaktor, naprawdę, i jak gdyby pani się zastanowi nad tym, to Kaczyński dzisiaj, on jest racjonalnym człowiekiem. To on ma nieracjonalne zachowania, ale jego długofalowe strategie są czasem błędne, czasem niestety skuteczne, ale zawsze długofalowe. No dobrze, panie marszałku. I on dzisiaj potrzebuje się ich pozbyć. On przecież, oni dzisiaj byliby w dużo lepszej sytuacji, gdyby nie Ziobro, bo pani redaktor, mieliby pieniądze z Unii Europejskiej. Czy oni dalej nie dowieźli pieniędzy z KPO i to siłą rzeczy będzie tematem kampanii wyborczej. I dzisiaj on nie może sobie pozwolić, że w następnym Sejmie, w którym i tak będzie musiał mieć bardzo małą większość i ją negocjować z Konfederacją, jeszcze dodatkowo mieć gościa, który mu będzie, że tak powiem, będzie go szarpał za nogawki. Moim zdaniem los wszystkich tak zwanych koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości jest w tych wyborach na listach PiS-u mniej lub bardziej przesądzony. I zachowanie Tadeusza Cymańskiego doskonale o tym świadczy. A to wycofanie, czy zmiana w ostatniej chwili miejsca konwencji Prawa i Sprawiedliwości z Łodzi na Dolny Śląsk, tam gdzie teraz jest Tusk, zapowiedź pani Zdanowskiej, że pieniądze z wynajmu Ergo Areny będą na programie tak Wiwro, to z tego powodu? Ja chciałem bardzo serdecznie pani prezydent Zdanowskiej za to podziękować, w ogóle za tę ideę, bo to jest też przypomnienie jednej z najbardziej haniebnych kart Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy ich walkę z programem in vitro. Także haniebnych kart prezydenta Dudy, który w bardzo złych i brzydkich słowach mówił wielokrotnie o in vitro. A to, że oni chcą, no bo grają na polaryzację, więc chcą tam, gdzie Tusk. Dobrze, to jeszcze... I go znowu fałszywie oskarżać, znowu pluć, znowu kłamać i znowu sprawiać wrażenie Polakom, że te wybory są na temat tego, co było w 15 roku. A te wybory są na temat tego, co się dzieje w Polsce w 23 roku. I jeżeli ja mówiłem dzisiaj te uwagi na temat Tuska i Platformy, to nie ze złośliwości, tylko z tego powodu, żebyśmy wszyscy razem, w tym Platforma i Tusk, nie pozwolili PiS-owi narzucić Polakom narracji, że te wybory nie są na temat ich rządów. Te wybory są na temat rządów Prawa i Sprawiedliwości, na temat rządów Tuska i Platformy. Polacy głosowali w 15 roku. W 8 latach musimy rozliczyć rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dwa krótkie pytania jeszcze na koniec. Dlaczego Kaczyński wraca do rządu w roli wicepremiera? Dlaczego pozostali wicepremierzy tracą stanowiska wicepremierowskie? Bo on musi uspokoić Mateusza Morawieckiego. I być jedynym wicepremierem, jedynym i najważniejszym. Panie redaktor, problem Kaczyńskiego z Morawieckim polega na tym, że on Morawieckiego dzisiaj bardzo potrzebuje na kampanię wyborczą. No taki zderzak będzie trochę, ale, nie? Ale pani redaktor, ale znowu, nie ma żadnych podstaw, by przypuszczać, że Morawiecki ma cień szansy, by zostać premierem po wyborach. A dlaczego musi go uspokoić? Co się dzieje z premierem Morawieckim, że go trzeba uspokajać? Po pierwsze, Morawiecki zapewne kretynem nie jest, w związku z czym zdaje sobie sprawę, że trudno wyobrazić co... W takim sensie, pani redaktor, ktoś, kto tak potrafił się zakręcić o swoje działeczki razem z kardynałem przy rzece Odrze, kardynałem z Wrocławia i sprawa no różnych, to się wydarzyło, że trzeba go uspokajać. Trzeba go uspokajać, dlatego że mający łeb na karku, jak chodzi o jego sprawy Morawiecki, czuje... On czuje, że nie ma konfiguracji, w której on może zostać premierem. Bo on mógłby zostać premierem tylko jakby samodzielnie wygrał dla PiS-u wybory. Ale uspokoić, bo co? Bo może zacząć wierzgać? Bo może zacząć wierzgać już w kampanii, jak to zrozumie, po pierwsze. Po drugie, on czuje też się atakowany wewnętrznie. No pani redaktor... No, pani Szydło, pan Sasin, pan Brudziński pan też tam. Tak, ale dużo się dzieje. Jego własny minister... Pan Ziobro zarzuca zdradę stanu, a on własnemu ministrowi zarzuca chaos w wymiarze sprawiedliwości. Rozumie pani? No więc tam jest potrzebny Kaczyński, bo oni z taką ekipą jakby dojechali z takim cyrkowym układem, w którym zasadniczym problemem wewnątrz obozu władzy jest to, że minister zarzuca premierowi zdradę stanu, a premier ministrowi to, że on rozłożył resort, w którym pracuje. I co więcej, z całą pewnością premier ma w tej sprawie rację. To być może po to jest potrzebny Kaczyński, żeby wrócić do rządu. No dobrze, ale rozumiem, że to raczej nie wpłynie także na wynik PiS-u, na przebieg kampanii. To są tylko wewnętrzne partyjne rozgrywki, nic więcej. Na dzisiaj wygląda na to, że obie główne partie osiągają swój szczyt.
To znaczy szczyt notowań osiąga zarówno Platforma i znowu trzymajmy kciuki za ten szczyt, naprawdę. Ja to mówię bez cienia. I niestety szczyt swoich notowań, ale chwała Bogu poniżej na razie wyniku z 15 roku osiąga Prawo i Sprawiedliwość. I teraz naprawdę wrócę od tego, od czego zacząłem. O tym, kto będzie w Polsce rządzić, zadecyduje wynik trzeciej siły, jakiejkolwiek trzeciej siły. Dobrze, to teraz jeśli na koniec to będzie jeszcze... Konfederacja, ale już pan to mamy... mówił, panie marszałku, przepraszam, że tak przerwę, ale jeszcze jeden wątek. Najwyższej Izby Kontroli, która po raz pierwszy od 1989 roku nie zaakceptowała realizacji budżetu przez polski rząd. Znaczy, to dotychczas jeszcze miejsca nie miało. No i teraz po analizach, jak dziennikarze sobie to wszystko po kolei czytają, to wychodzą różne kwiatki. Najbardziej świeży to jest ten dotyczący zarzutów wobec pana Mariusza Błaszczaka, który podobno nie kontrolował wydatków swojego resortu na podkomisję smoleńską, że 1 200 000 złotych zostało na 9 członków wydane właściwie nie wiadomo po co, jak, bo nie wiadomo, czym oni się do końca zajmowali. On się tłumaczy, że podkomisja smoleńska to jest zewnętrzne ciało, oni nic do tego nie mają, ale to pan Błaszczak przedłużył jej pracę bezterminowo właściwie w ubiegłym roku. Wcześniej pan Czarnek i te 6 milionów złotych wydane nielegalnie w ramach Willi Plus. On oczywiście twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca, koniec, kropka, MEN się nie zgadza. No i można by tak było jeszcze wymieniać, czy a Izera doszła, czyli słynny samochód elektryczny, tutaj też wielkie nieprawidłowości finansowe. Czy pana zdaniem te sytuacje będą miały wpływ na wynik wyborów? Czy Polacy są już tak uodpornieni na liczbę informacji związaną z rozmaitymi nieprawidłowościami w Zjednoczonej Prawicy, że żadna tego typu wiadomość już na wyborcy wrażenia nie zrobi? Pani redaktor, tu jest, ma pani trochę racji w tym, ale z drugiej strony jest też zasada o kropli, która drąży skałę. Albo kropli, która przelewa czarę goryczy. Albo kropli, która przelewa czarę goryczy. I ja myślę, że nie powinno nas fakt, że raz tego typu informacje osłabiają Prawo i Sprawiedliwość, raz wzmacniają, nie powinien nas odwodzić od tego, by cały czas prawdę o PiS-ie mówić. Mhm. Tym bardziej, że pani redaktor, te procesy są niezależne. Dynamika sondaży wyborczych nie jest do końca, nie koleruje tak w taki co do sekundy sposób z informacjami, które Polacy dostają. Wyborcy potrzebują też pewne rzeczy przetrawić. Dlatego bardzo trudno mówić o jakimś wiarygodnym sondażu dzień po jakimś wydarzeniu. Oczywiście. 2 tygodnie, 3 tygodnie to są te okresy, w których problem kampanii wyborczej i dla każdego człowieka, który pracuje w kampanii, to jest ten narastający problem, polega na tym, że w kampanii wyborczej jest bardzo mało czasu. To znaczy, jak pani nie ma tego dnia wyborów bardzo szybko za progiem, to zawsze wszystkie błędy, wszystkie rzeczy można odkręcić. A jak ten termin jest szybki, to jest jak z samolotem, który jest nisko nad ziemią. Jak samolot jest nisko nad ziemią, to łatwo ma katastrofę. Ja byłem zdziwiony, jak mi piloci mówili, że bezpiecznie jest wysoko, bo jest czas na manewrowanie. I podobnie jest z wyborami. Czyli nie wpłynie to jakoś zasadniczo, jednak mimo wszystko pana zdaniem. Ja uważam, że każda z takich informacji wpływa na drąży, a zwłaszcza w dziedzinie obrony narodowej. To będzie jeden z istotnych tematów tej kampanii wyborczej. Panie redaktor, bo naprawdę ja się dziwię, że mówię te słowa, ale pół biedy, że oni wydali bańkę na tę komisję smoleńską. Panie marszałku, co zrobi Senat? Pani redaktor, przepraszam, no dużo gorsze jest to, że my do dziś nie wiemy, co było z tą ruską rakietą, ile było tych ruskich rakiet. Ale my do dziś nie wiemy. Temat referendum, panie marszałku. Musi być zgoda na to, żeby takie referendum się odbyło, prawda? Nie, na pewno nie będzie. Znaczy nie, to tylko wtedy, jeżeli to byłby wniosek prezydenta, to wtedy jest za zgodą Senatu. A jeżeli oni to zrobią przez Sejm, no to może... Ma pan 100% pewności? Jest, tak mi się wydaje, że jeżeli Senat jest tylko razem... Senat w przypadku referendum jest w parze z prezydentem. W związku z czym my tutaj nie mamy... Ale jak pani mnie pyta, mój stosunek do tego referendum, to jest oczywiście negatywny. Mhm. I to negatywny z każdego powodu. I dzisiaj zresztą widzimy, moim zdaniem... Czy widzimy, w ogóle problemu może nie być, problem, to rząd się chętnie ukrywał. Pani redaktor, nie. PiS będzie miał problem z imigrantami. Albo nie złoży wniosku, tak? Ponieważ my zamierzamy ujawnić prawdę na temat polityki imigracyjnej PiSu. No 136 tysięcy pozwoleń na pracę tylko w ubiegłym roku dla uchodźców z krajów muzułmańskich. To jest pani redaktor, to jest, i co więcej, stanowisko PiSu w tej sprawie budzi mnóstwo wątpliwości i oni być może już się boją, bo tam będą gigantyczne problemy wizerunkowe. Powiedział Mariusz. Michał, na Boga świętego. Michał Kamiński. Michał, ja nie wiem, dlaczego mi przyszedł. Ach, już wiem, się będzie pani bo jeszcze temat CBA był przed nami, ale już nie zdążyliśmy. Stąd ten Mariusz. Michał Kamiński. Panie Michale Kamiński, bardzo przepraszam. Mam Dziękuję. Nadzieję, że pan mi to wybaczy. Ale Michał wybaczę, Kamiński, wicemarszałek Senatu PSL, Koalicja Polska, Unia Europejskich Demokratów, Trzecia Droga. Bardzo dziękuję. Miłego za wizytę na studiu. U państwa już za chwilę Jan Maria Jackowski.